Ten film nazwę robienie wina z winogron. Zobaczcie, ile tu jest winogron. A tam w szczycie dachu całe grona wiszą. I za chwilę pozbieram i pokażę wam, jakie będę robił wino w tym roku. Zobaczcie, nazbierałem pół wiaderka. O. No. 2 litry, no, niecałe pół wiaderka. I teraz, jak mamy te winogrona, to trzeba je umyć. A po umyciu będziemy dalej z przepisem postępować. Tak. Na faza produkcji, zobaczcie, mam taki tłuczek do mięsa. I widzicie moszcz, miąższ. O, zobaczcie, jakie ładne. Wyciskają się i zrobię taki gotowy produkt już do gąsiorka. Zobaczcie, jaki piękny gąszcz wyszedł. I teraz tą właśnie łyżeczką tu przez lejek wrzucam do gąsiorka. To jest kolejna faza. Teraz zagotowaliśmy wodę. Zobaczcie, jak paruje. Zaraz dodamy cukier i wlejemy do gąsiorka. W gąsiorku 1/4 jest wrzucona winogron. Także działamy. Zobaczcie, dodałem już drożdży. Tak wygląda gąsiorek. O, jak pływają te. Zobaczcie, jak tu już bąbluje. Pod wpływem drożdży zaczynają zachodzić reakcje. I bardzo ładnie przy piecyku, zobaczcie, będzie się grzało.